pierwsza w życiu wystawa tak poważna, tak wielka i szczególnie właśnie czuję się taka zestresowana tym, że tutaj mamy tyle obrazów moich, mojej twórczości i szczególnie dlatego, że całkowity dochód z tej wystawy będzie przeznaczony na nowe instalacje na Placu Zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Drelowie. Te obrazy stanowią tak jakby cegiełkę, którą będzie można potem wykupić. Tak naprawdę sztuka interesowała mnie od zawsze, natomiast narodziny mojego pierwszego dziecka pokazały mi, właściwie przypomniały mi, jaką radość daje mi tworzenie. W swoich pracach stosuję różne techniki malarskie, różne farby, tak aby uzyskać ten wymarzony mój efekt, który lubię, który chcę, którego pożądam. Bardzo lubię, kiedy w pracach jest faktura, tekstura. Ona wtedy w każdym świetle, w każdym natężeniu światła pod różnym kątem wygląda inaczej. To daje taką głębię i niepowtarzalny efekt. Eksperymenty kolorami tak jak najbardziej, chociaż nie są mi również obce takie prace z zakresu religijnego, o tematyce religijnej. Polne maki. Natomiast ta tematyka nie jest mi również obca, ale bliższe mojemu sercu są jednak abstrakcje, które po prostu lubię i fascynują mnie bardzo. To musi być po prostu ten moment. Lubię czasami zobaczyć jakieś ciekawe wnętrza i do wnętrza konkretnej osoby nawet dopasować jakiś obraz. To mnie kręci. Kręcą mi bardzo to, co lubię, to różne elementy również natury, które gdzieś tutaj widać, te elementy nieba czy gór, również przewijają się, ale jednak fascynuje mnie to, jeśli to jest włączone w jakąś taką formę abstrakcyjną. Ta wystawa to kiedy? Do 16 sierpnia, więc zapraszamy bardzo serdecznie tutaj do GOKU w Drelowie. Moja praca zawodowa łączy się z nauczaniem dzieci, natomiast jako mama 3-letniego Jasia faktycznie jest mi ta tematyka bardzo bliska i chciałabym faktycznie, żeby fundusze zostały zebrane i żeby dzieciaki mogły cieszyć się nowym placem zabaw.